Cześć, witam Was cieplutko, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców ostatnich miesięcy. W czerwcu przygotowałam podobny odcinek po bardzo długiej przerwie, chyba ponad półrocznej, i pomyślałam, że muszę Wam powiedzieć w tym filmie o kilku perełkach, które z jednej strony sprawdziły mi się na wakacjach, może akurat jeszcze ktoś z Was na wakacje się wybiera takie do cieplejszych miejsc, i to będzie też dobry właśnie, żeby pamiętać o tym, wiecie, w przyszłym roku, kiedy będziecie jechać na wakacje, a co ta maga pokazywała, co się sprawdziło, to właśnie będzie w tym odcinku, ale też pokażę Wam kilka, może nie nowości, ale produktów, które używam od jakiegoś czasu i które bardzo się sprawdzą na zbliżające się już zimniejsze miesiące. Zaczynamy, bo nie chcę przedłużać jakoś, nie wiem, specjalnie. Czyli zacznę od tych właśnie, które się bardzo mi sprawdziły w czasie wakacji. I pierwszy z nich, to dwa w sumie z nich, to coś, co kupiłam rzutem na taśmę na kilka dni przed wyjazdem w TK Maxie. Udało mi się cudem znaleźć te dwa kosmetyki. Pierwszy z nich to szampon Vella Professional Invigo. Ta jest wersja Sun, który oczyszcza włosy z chloru, z wody morskiej, z soli, z piasku. I ponieważ moja skóra głowy jest przetłuszczająca się, zauważyłam, że ten szampon bardzo dobrze oczyszcza skórę głowy, ale kompletnie przy tym nie przesusza też włosów na długości. I ja go odłożyłam, słuchajcie, po powrocie do Londynu, ale wróciłam do jego używania w tym momencie, bo tak mi pasuje i mam ochotę go używać praktycznie cały czas. I jestem pod ogromnym wrażeniem, jak on się sprawdza. Pięknie pachnie, cudownie są włosy po nim mięciutkie, w ogóle chyba mam dzisiaj taki w miarę good hair day. To jest między innymi zasługa tego szamponu, który cudownie oczyszcza skórę głowy. No i po prostu sprawdza się. Dlatego jeżeli albo właśnie jedziecie na wakacje, albo potrzebujecie takiego dokładnego oczyszczenia, ale bez efektu podrażnionej skóry głowy i wysuszenia końcówek, to będzie coś dla Was. Gwarantuję. Drugi produkt, który nam się bardzo dobrze sprawdził na wakacjach, który jest moim ulubieńcem już od nie wiem ilu lat, może nawet od ponad dekady, to jest marka Shiseido z ich kremami z filtrem. Te do twarzy, fenomenalne, ten do ciała też, i go też będzie można używać do twarzy. Żadno z nas nie zostało ani przez sekundę, przez milimetr ciała poparzone. Fenomenalny, bardzo się dobrze sprawdza, są trwałe, skuteczne. Polecam Wam, jeżeli szukacie dobrych kremów z filtrem. Ja w sumie mam zamiar też jeszcze dzisiaj zaraz nagrać projekt Denko, w którym powiem Wam o kremach z filtrem, które między innymi też jeszcze używaliśmy na wakacjach. Ten już nam się prawie skończył, ale ponieważ tutaj jest termin ważności 18 miesięcy, czyli spokojnie jeszcze będzie mógł nam posłużyć w przyszłym roku ta końcówka, ale cała rodzina go używała, kompletnie nas nie podrażniał. No mówię Wam po prostu, mój mąż, English Rose, też go uwielbiał, ma alkohol w składzie, nie podrażnia, nie wysusza skóry, ma taki dość charakterystyczny zapach, jak dla kosmetyków Shiseido, świetny. To tyle, jeżeli chodzi o kosmetyki wakacyjne, tak, które naprawdę sprawiły, że zrobiły wow efekt u mnie. Ale mam coś, co było w mojej kosmetyczce już od długiego czasu, nawet nie wiem, może tutaj mówimy nawet o latach. I odkryłam go po raz kolejny ostatnio, kiedy zaczęłam wykorzystywać wszelkie kosmetyki, które mam w tym momencie do pielęgnacji włosów. Robię te czystki, produkty do stylizacji, takie termalne, bo zauważyłam, że właśnie ich najrzadziej używam, co pewnie powoduje, że właśnie największy problem mam z tymi końcówkami włosów. W każdym razie, za każdym razem, kiedy miałam pięknie zrobiony włos, to jest właśnie zasługa między innymi też tego kosmetyku. Oczywiście stosuję też Dyson, ten mój tutaj, gdzie on jest tutaj, który mam już też od lat, z tą szczotką tutaj. I jeżeli korzystam z tego kremu, zauważyłam, że mam taką cichą nadzieję, że on chroni przed zniszczeniem, to raz. A dwa, zauważyłam, że moje włosy o wiele lepiej wyglądają, to raz, o wiele mniej się przetłuszczają, to dwa, jeżeli wystylizuję je zaraz po tym, kiedy je umyję. I ja słyszałam już tę opinię od wielu fryzjerów i muszę Wam powiedzieć, że to się u mnie też naprawdę sprawdza. Włosy, które wysuszę w miarę szybko po umyciu, skórę głowy, które wystylizuję, o wiele lepiej wyglądają i o wiele dłużej się utrzymuje ten efekt, jeżeli bym na przykład nie zrobiła nic. Kiedyś myślałam, że naturalny włos najpiękniejszy, czyli taki, wiecie, wysuszę, znaczy nawet nie wysuszę, wyjdę z prysznica, naturalnie wyschnę, nie chcę włosów niszczyć. W moim przypadku tutaj odwrotny efekt. Dlatego wróciłam teraz
do niego i to jest właśnie Long Wear Hold, produkt, który jest Miracle Reshapable Heat Lotion. Jego można też nawet używać, kiedy już się, załóżmy, umyło włosy, wysuszyło i potem jeszcze raz chce się wystylizować na szczotce. Nie obciąża włosów, ma dość charakterystyczny zapach, dobrze się go rozprowadza i naprawdę pięk sprawia, że włosy są takie, bym powiedziała, no bouncy. Świetny. Nie wiem jak z ceną, kupiłam go dawno temu, tak jak wam mówiłam, będę wykorzystywać, naprawdę fajny. Jeszcze, że jesteśmy przy temacie włosowym, to muszę wam powiedzieć o szczotce. Mówiłam wam, szukałam dobrej szczotki, kupiłam, to było w tamtym roku, kupiłam sobie Olivier Brush. Ja nawet jej nie zaczęłam używać, słuchajcie, bo tak się przestraszyłam od opinii, które o was słyszałam. I to jest szczotka od Anven. Paddle Brush, o którym wiem też bardzo dużo z was mówiło i to jest, słuchajcie, fenomenalna szczotka, która przepięknie rozczesuje włosy. Zobaczcie, jak tutaj w ogóle one się, jak mówię, dzisiaj mam chyba good hair day. Zobaczcie, jak się błyszczą. Fenomenalna szczotka, która przepięknie, delikatnie rozczesuje włosy. Uwielbiam, uwielbiam i będę na pewno do niej wracać. Jeżeli potrzebujecie dobre szczotki do włosów, mam tutaj swój też wet brush, która jest bardzo opłakana w skali, dlatego szukałam czegoś nowego, ale nadal ją bardzo lubię, ale tę lubię bardziej, nawet możecie super też się sprawdza do suszenia włosów, nawet suszarku i wygładzania ich w tym samym czasie, fenomenalna. Okej, w ostatnim odcinku z tej serii powiedziałam wam o kropelkach brązujących z The Drunk Elephant. Wtedy powiedziałam wam, że uwielbiam mieszać je z podkładem od Lisa Edwidge. Od tamtego momentu skończył mi się podkład i kiedy zamówiłam sobie nowy, przy okazji wzięłam też kolejny produkt, o którym wy mi też mówiłyście w sumie. I muszę wam powiedzieć, że kompletnie przepadłam. Przepadłam i nie wiem, od tamtego momentu nawet nie otwierałam tego podkładu, który kupiłam i zastanawiam się, czy w ogóle go będę używać, bo chyba odkryłam coś, co jest kompletnym game changer i wcześniej mówiłam wam o tym, że używałam tego produktu głównie z myślą o lecie, bo przepięknie rozświetla, to są kropelki te deep bronze, brązujące, ale w połączeniu z to jest takie jajko od Lisa Eldridge. U mnie już się napis zdarł, bo jest tak mocno używany. To jest Seamless Skin Enhancing Tint. To jest bajka. I teraz chcę wam powiedzieć coś, co nie do końca wiem, jak zostanie odebrane przez was, bo może niektórzy pomyślą sobie, że się przechwalam, albo niektórzy myślą sobie, że nie wiem, wymyślam, ale za każdym razem, kiedy stosuję ten duet na mojej skórze, dostaję wiele komplementów od osób na temat tego, jak wygląda moja skóra. I ja sama widzę za każdym razem, przeglądając się czy w wystawie sklepowej, czy w jakimkolwiek lustrze, że moja skóra wygląda naprawdę bardzo dobrze. I fakt, że to też jest pewnie zasługa pielęgnacji, ale to, jak ten duet działa na moją skórę, jest nie do opisania. Ja jestem po prostu, tak jak mówię, zakochana kompletnie do tego stopnia. Ja mam go w kolorze T4, że kupiłam sobie jeszcze jeden odcień, T6, który mam dzisiaj na twarzy. One są w sumie do siebie bardzo podobne. Oba, minimalna różnica jest w kolorze. Nie wiem w sumie, który lepiej wygląda na mojej skórze. Wydaje mi się, że oba, ale co jeszcze jest najfajniejsze w nich? Nakładacie i cały czas widać waszą skórę, cały czas widać piegi, ale ta skóra jest po prostu pięknie glowy. Nie wiem jak to określić, naprawdę. Myślałam, że ten produkt będzie miał znikome krycie. On ma krycie, ale takie delikatne i takie jakby mądre, inteligentne, które pozwala zamaskować wasze niedokonałości, a uwydatnić wasze naturalne piękno. No, w ogóle to jest chyba odkrycie roku. Już teraz wam mogę powiedzieć, to jest odkrycie roku. Ostatni już kosmetyk na dzisiaj, mam jeszcze jedną rzecz, którą chcę wam pokazać, która się sprawdzi na teraz i ta też się w sumie sprawdzi na teraz. To krem z filtrem od Health Labs Care Glow On, serii Glow On. Wow! Miałam w ogóle kilka przekus z tym kremem z filtrem, wiecie, że jestem ich ambasadorem. Czasami dostaję kosmetyki wcześniej do przetestowania, zanim one się pojawią na rynku, czasami nie. A czekałam bardzo na ten krem, bo on tutaj to jest SPF 50, wysoka ochrona z melaniną, który też ogranicza ryzyko przebarwień, pomaga zachować równomierny kolor skóry z peptydami.
I ja miałam go dostać jeszcze przedpremierowo, ale akurat tak się zdarzyło, że wyjechaliśmy wtedy na wakacje i ta paczka gdzieś się zginęła, później oni wysłali mi do Polski, mieli wysłać mi go do Grecji, ale też by nie doszedł na czas. I w ogóle były różne przygody z tym kremem, okazało się, że jednak paczka tutaj gdzieś czekała na mnie, na szczęście, pomimo tego, że odebrałam ją dopiero po 3 tygodniach i w końcu zaczęłam go używać i od samego początku też mnie zwalił z nóg. Bardzo mi się podoba, jak pachnie. Bez problemu możecie nałożyć odpowiednią jego ilość. Rozprowadza się migusiem, migusiem się wchłania i mam wrażenie, że nawilża skórę. I ja Wam pokazywałam w tym czerwcowym odcinku świetne kremy z filtrem do skóry, albo bardzo tłustych, albo takich właśnie z myślą na lato. A ten krem, nie dość, że będzie na lato, to będzie teraz na to takie bardziej chłodniejsze też miesiące, bo ma właściwości nawilżające. Ja nie stosuję nawet żadnego kremu później, po tym kremie, czyli nakładam serum z witaminą C i ten krem i później ten tint razem z kropelkami. I tak wygląda mój codzienny makijaż. Tutaj jest szczera informacja, która mówiąca, że żaden kosmetyk w sumie nie może zapewnić kompletnej, stuprocentowej ochrony. I w sumie ja też nie jestem za tym, aby smarować się kremem z filtrem od stóp do głów, wiecie, codziennie. Ja stosuję krem z filtrem SPF 50 minimum już od kilku dobrych lat codziennie, ale moim zdaniem to jest najlepsza inwestycja przeciwstarzeniowa, jaką sobie możecie zafundować. Dokładne oczyszczanie, serum antyoksydacyjne i krem z filtrem. To jest taka trójca, która będzie przyniesie efekty Wam za kilkanaście lat. I ja to widzę po sobie, widzę po mojej skórze 42-letniej. Uwielbiam, naprawdę będę sięgała po niego. Sięgam po niego codziennie i żałuję już, bo już go prawie wykończyłam przez ten ostatni miesiąc, kiedy go stosowałam. Fenomenalny. Jeden chyba z najlepszych kosmetyków, chociaż nie mogę powiedzieć, że najlepszy, ale generalnie ta sama seria Glow On, serum z witaminą C od nich i ten krem z filtrem jest świetny, u mnie się bardzo sprawdza. Niedawno przygotowałam Wam też odcinek, w którym pokazywałam Wam porównanie dwóch bardzo fajnych płaszczy przeciwdeszczowych i właśnie jeden z nich chcę Wam pokazać w tym odcinku. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to go serdecznie zapraszam, tam znajdziecie więcej szczegółów, ale w każdym razie, jeżeli szukacie fajnego, lekkiego płaszcza, który możecie włożyć do plecaka czy do torebki, który będzie zawsze z Wami, który jest 100% nieprzemakalny, w którym moim zdaniem ja się nie pocę, ale też musimy wziąć pod uwagę to, że ja nie wyobrażam sobie noszenie tego płaszcza przy 30-stopniowym, nawet 20-stopniowych upałach, tylko nakładam go wtedy, kiedy pada, tak? I tutaj mówię o płaszczu marki Reigns. Zapraszam Was na film, w którym wszystko tłumaczę, jak się stałam jego posiadaczką, o jego wadach i zaletach, ale w każdym razie ja jestem bardzo zadowolona, że go mam i w tym momencie on się sprawdza bardzo często i wbrew pozorom ostatnimi czasy częściej go używałam, niż bym chciała go używać, a to z tego względu, że pogoda jest już, no tak jak mówię, bardzo jesienna. To wszystko na dziś, ale tak jak mówię, zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym pokażę Wam projekt Denko. Wykorzystałam ostatnio kilka też kosmetyków, kilka mi się prawie kończy, dlatego też ja tutaj Wam pokażę. Bardzo cieplutko Was pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!